Cześć, z tej strony Tunia. Fajnie, że wpadłaś tutaj na mój kanał Love Paper Crafts. Dzisiaj jest piątek, kreatywny weekend Love Paper Crafts. Wyzwanie na Instagramie, na moim profilu również Love Paper Crafts. I z tej okazji od jakiegoś czasu w piątki pojawia się tutorial na moim tutaj kanale. I dzisiaj mam do zaproponowania Wam taką karteczkę interaktywną, tak jak zagłosowałyście. Na bazie w kształcie serduszka od rzeczy z papieru. No i użyłam kolekcji Have Fun od P13. Ilustracja z aparatem, różne rzeczy powycinane, tasiemeczka, kryształki Picket Fan Studio. Korzystałam z Playcraft Terrier oraz magicznego. Tutaj taki wykrojnik również miałam z Craftelier. No i to są mniej więcej wszystkie rzeczy, które użyłam oraz mini trimmer. Ta karteczka, jak widzicie, jest bardzo taka dziewczęca, w pięknych pastelowych kolorach, ale również jest interaktywna. Wyciąga nam się tutaj, jak widzicie, zdjęcie. No i na tym tutorialu, na filmiku dzisiejszym pokażę Wam, jak przygotować taką karteczkę, więc serdecznie zapraszam. Mniej więcej bazę kartki już mamy gotową, wiemy jak to będzie wyglądać i teraz będziemy zaznaczać sobie bardzo ważne rzeczy, ponieważ ta kartka będzie interaktywna, z tego Instaxa będzie wychodzić zdjęcie w tym miejscu, więc ja na naszym aparacie zaznaczam sobie na sztywno, ile zajmuje zdjęcie. I będę musiała odtąd dotąd naciąć, ale również z zapasem, czyli taki 1 mm w tą i 1 mm w tą stronę, aby ten Instax mógł się wysunąć swobodnie. To jest pierwsze zaznaczenie. Tak naprawdę tą pierwszą kolorową część bazy do kartki możemy już sobie przykleić. Ja sobie tylko trochę wymarzę ołóweczek. Dobrze. I to możemy swobodnie sobie na to przykleić. Ja sobie to później zrobię. I teraz skupię się na tym naszym aparaciku. Będę korzystać z trimera. I najlepiej byłoby skorzystać z trimera bądź skalpelu. Ja niestety skalpelu nie posiadam. Dlatego będę korzystać z mojego trimera Wiara. Trimery są o tyle fajne, że możemy tak jakby, nie wiem jak to nazwać, ustalić, gdzie dokładnie chcemy mieć to nasze cięcie. Ustawiam. Chcę, żeby cięcie było tu. Do tego momentu, do tego momentu. Mamy nasze cięcie. Tutaj sobie to dopracuję nożyczkami. I teraz, jak widzicie, mamy taką nękę. Sprawdzamy, czy ten polaroid będzie nam się ładnie tu wysuwał. Będzie bardzo ładnie. Ja sobie jeszcze poprawię jakby to cięcie, żeby było schludnie. No i mamy gotowe. I teraz po prostu zobaczymy, czy to zdjęcie będzie nam się ładnie
wysuwać, będzie nam się ładnie wysuwać. I teraz, jeżeli chodzi o tą bazę, ustawiamy sobie miejsce, w którym chcemy, żeby była nasza kompozycja i w którym momencie ten aparat, ile mamy miejsca. Więc ja sobie tu przykleję na pewno moją kompozycję, więc robię sobie tutaj znaczek, że do tego momentu mogę mieć w ogóle cokolwiek i mogę mieć do tego momentu. I w tej linii oznacza, że muszę mieć tą linię, ale krzywo, ale to nic, tego to nie będzie widoczne. Mogę mieć ten mechanizm do pull tabu, czyli po prostu ta wnęka, ta dziurka. Możecie sobie zrobić nożyczkami, możecie sobie to zrobić trymerem. Tą naszą wnękę gotową, na tą kolorową bazę, na tą bazę serduszko z rzeczy z papieru przykleję sobie te nasze kwiateczki. Zanim to przykleję, ustawiam sobie jeszcze raz aparat, wiem, że tutaj będzie i zaraz zrobimy sobie mechanizm, więc proszę przygotujcie sztywną kartkę bazową, najlepiej białą, może być też skrapowa, ale może okazać się zbyt miękka, więc ja pracuję na papierze bazowym 300 gram. I jeżeli chodzi o mechanizm, przede wszystkim to musi być taki paseczek. Chodzi o to, żeby powstała literka T, odwrócona. I to sobie wytniemy. Ja w pewnym momencie zatrzymam filmik i będziecie sobie mogły zobaczyć, jakie są wymiary tego paseczka finalnie. Finalnie mamy taką literkę T i ta literka T ma 9 cm tu ku górze oraz wstępnie ma 12,5 cm, jeżeli chodzi o ten paseczek i będziemy sobie bigować ten paseczek. Bigujemy na centymetr od naszego paseczka. I jeszcze bigujemy wzdłuż naszego paseczka. W taki sposób powstaje nam takie coś o. I tutaj ten nadmiar możemy sobie usunąć. I w tym momencie tutaj, gdy mamy to serduszko nasze, możemy otworzyć tutaj to i mamy nasz mechanizm. Teraz trzeba mniej więcej sprawdzić, do którego momentu ta ruchoma część ma być i powiedzmy, że chciałabym, aby zdjęcie do tego momentu się wysuwało, więc przytrzymuję ten element, który ma się wysuwać, podnoszę nasz aparat i sprawdzam, w którym momencie on powinien być przyklejony. I teraz tak. Przytrzymuję od dołu to zdjęcie i staram się, aby ten aparat wysunąć. Tu sobie mniej więcej zaznaczam krawędzie tego i biorę nasze zdjęcie, biorę klej. No i oczywiście staramy się, aby ten klej nie wszedł nam tu do środka, nie dotknął naszej bazy, niczego innego oprócz tych skrzydełek naszego paseczka. Bierzemy to nasze zdjęcie, czy
ten element, który ma się wysuwać, ustawiamy w tym miejscu, w którym chcieliśmy, aby się wysuwało. Przytrzymuję i czekam, aż klej zawiąże. I w tym momencie przyda nam się taśma dwustronna piankowa. I tutaj po bokach przyklejam. Aby to wszystko było stabilne, ale też żeby, czekajcie, aby też nasz ten mechanizm mógł swobodnie się poruszyć. Zapomniałam o skrzydełkach, że one wystają. Więc tak jak mamy tu aparat, ale skrzydełka mamy w tym miejscu, więc jak najbardziej skrajnie na razie muszę sobie przykleić naszą taśmę, aby mechanizm mógł się poruszyć. I teraz się zastanawiam, jak jeszcze mogłabym, ile jeszcze mogę tej taśmy. I sądzę, że jeszcze tutaj jeden paseczek ze spokojem mogę przykleić. Tu obok. Bo to zdjęcie jest tu. Czekajcie, bo to zdjęcie jest tu. Więc obecnę troszeczkę to skrzydełko, które mi wystaje. No i ze spokojem powinno mi się tutaj zmieścić. I jeszcze jeden paseczek dla stabilizacji przykleję tutaj z boczku. I sądzę, że w tym przypadku... I teraz zanim przykleję, sprawdzę sobie, czy ten mechanizm działa. Mam nadzieję, że wszystko tłumaczę jasno. Słuchajcie, mam taki paseczek. I tutaj ołóweczkiem sobie wcześniej zaznaczyłam. I ten paseczek, on będzie niewidoczny, ale tutaj sobie go przyklejam, ponieważ on będzie jakby stopował nasz ten mechanizm, że to zdjęcie nie ucieknie mi gdzieś na dół, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby uciekło. I to zdjęcie powinno chociaż troszeczkę nam wystawać z aparatu. Więc ja mam już ołówkiem ustalone, w którym miejscu. I to zdjęcie już nam troszeczkę wystaje. Więc mamy wystające zdjęcie. Jeszcze aparatu nie przykleiłam. Oj, uciekło nam. No więc mamy tutaj zdjęcie. Mamy aparat. Przytrzymuję tutaj, gdzie są te taśmy dwustronne. I wyciągamy nasz Polaroid. Zobaczymy, na ile maksymalnie się wyciąga. Jak już się upewniliśmy, że nasz element swobodnie wychodzi, wszystko pięknie działa, możemy przykleić nasz aparat. Ja zrobię w taki sposób, że najpierw odczepię zabezpieczenia, wsunę nasze zdjęcie. I w momencie, jak nasze zdjęcie jest wsunięte, patrzę, jak ma być kompozycja i przyklejam. No i teraz jest chwila prawdy, czy działa nasza kartka. No i mechanizm interaktywny już działa. Tutaj nam się stopuje, ponieważ ten paseczek daliśmy. Wyciągamy i wszystko działa. Tradycyjnie użyję wykrojnika z Craftelier do indeksowania. To jest taki tab, żeby tutaj przyczepić, aby wiadomo było, że tutaj ciągniemy nasz paseczek do mechanizmu interaktywnego. No i tutaj wiadomo, że też taśmą dwustronną, tak żeby nie dotykać tego paseczka.
Dobra, już wycięłam tym wykrojnikiem z Craftelier ten indeks, ten tab i teraz sobie mniej więcej przymierzam, gdzie, do którego momentu to będzie sięgać. Odcinam nadmiar i sobie zmodyfikujemy troszeczkę. Odetnę tutaj te boczki. Równie dobrze można to po prostu zrobić zwykłą karteczką, ale no lubię korzystać z tego wykrojnika. Znalazłam idealną naklejkę do tego. To jest z kolekcji Lady Diary. I jest z napisem Smile. Kolorystycznie nawet nam się tutaj zgadza. Więc mamy napis Smile. I to jest chwila prawdy. Zdjęcie się pięknie chowa. Wyciągamy nasz pull tab. I mamy zdjęcie. Jest nasza kartka interaktywna, już jest gotowa, bardzo ogromnie się cieszę. I zabieramy się właśnie za kompozycję, ozdabianie, czyli bardzo przyjemna część. Ja sobie wytnę te elementy, tu gdzie nigdzie powkładam. Tutaj sobie jakiś może napis wyciągnę, wytnę. Tutaj mam wycięte elementy z arkusza 07 z elementami do wycinania. No i już będzie raczej bez mojego komentarza. Na koniec Wam pokażę, jak karteczka wyszła. Karteczka już zrobiona, bardzo dziewczęca w pastelowych kolorach, mechanizm działa. Dajcie znać, czy podobają się Wam takie tutoriale, czy dobrze wszystko wytłumaczyłam. Jeżeli nie, napiszcie mi i coś na to poradzimy, ale mam nadzieję, że skorzystacie z tutorialu oraz stworzycie podobną kartkę. Życzę Wam kreatywnego weekendu.